No pewnie po tym charakterystycznym motywie większość z Was rozpoznała, gdzie jesteśmy. Tak, nie mylicie się, jesteśmy w Zamościu. Zadacie sobie może pytania, dlaczego w Zamościu, skoro nasza seria miała być poświęcona spotkaniom z ludźmi. Spotkaliśmy się z Pawłem Portojanem, z Robertem Makłowiczem i nagle lądujemy w Zamościu. Dlaczego? Powód mogę powiedzieć, że jest za mną. Te kamienice, które widzicie, to są kamienice ormiańskie, które się znajdują przy ulicy Ormiańskiej. Więc wątek ormiański tym razem opowiemy nie przez osobę, ale opowiemy przez miasto. Muzeum Zamojskie. Jesteśmy w rękach dyrektora muzeum, pana Andrzeja Urbańskiego. No niestety historia Ormian jest nieco krótsza niż historia naszego miasta, ale staramy się tę historię pokazać. Staramy się w kamienicach wzniesionych właśnie przez ormiańskich kupców, którzy tutaj przybyli do Zamościa w 1585 roku, kultywować, chronić. Stąd wykorzystujemy oryginalne wnętrza do prezentacji historii i oryginalnych eksponatów związanych z kulturą Ormian. Idziemy zwiedzać muzeum. Jako pierwsza obca nacja wnieśli do Zamościa naprawdę bardzo wiele, bo nie tylko budynki, architekturę w znacznej mierze istniejącą, ale też kulturę, obyczajowość i też elementy swojej religii. Kuchnia ormiańska też była specyficzna, bo oczywiście też te elementy wschodu przywędrowały wraz z Ormianami do Zamościa. Zerknąłem tak przez chwilę podczas naszej rozmowy za pana plecy i w tej ornamentyce przyokiennej zauważyłem jeden element, który mnie niebywale interesuje. To są winogrona. Pamiętajmy, że to byli ludzie wykształceni. To była nacja, która bardzo szybko przyjmowała miejscowe elementy do swojej kultury, ale zachowując obyczajowość, zachowując swoje w wielu przypadkach korzenie, kontakty ze wschodem, z tych miejscowości, z których przybyli do Zamościa. Też pamiętajmy, zajmowali się, tak jak pan wspomniał, polityką i to polityką zagraniczną, w szerokim tego słowa znaczeniu, nie mówiąc o tym, że byli profesorami Akademii Zamojskiej, studiowali tutaj. Byli nacją, która wnosiła bardzo wiele do historii kultury Zamościa, ba w pierwszej połowie XVII wieku gmina ormiańska liczyła kilkaset osób i to była znaczna część mieszkańców Zamościa. Ta część miasta w północnej pierzei Rynku Wielkiego, ulica Ormiańska w kierunku Kościoła Ormiańskiego, zajęta była przez gminę ormiańską. Najbogatsi mieszczanie, najbogatsi przedstawiciele patrycjatu ormiańskiego mieszkali w północnej i wschodniej pierzei Rynku Wielkiego w Zamościu, obok kościół i przytułek, szpital. I właśnie w miejscu tym uświęconym tradycją i religią kilka lat temu odsłonięty został haczkar, materialna pamiątka pobytu Ormian w Zamościu. Haczkar to bardzo mocno rzecz wpisana w kulturę ormiańską. Są to wotywne kamienie, które w ważnych miejscach się funduje. No i tutaj mamy przez jednego z Ormian żyjących w Polsce ufundowany haczkar. Nie jest to taki klasyczny ormiański haczkar, ma troszkę dodatków, nazwijmy to, bo mamy tutaj nawiązującą do Zamościa figurę apostoła Tomasza. I mamy też kształt przypominający świątynię ormiańską, która dawniej dokładnie w tym samym miejscu stała. Wspaniały przykład na to, jak takie miasto może fantastycznie
tętnić i podsysana może być kultura, handel, ekonomia rozmaitymi nacjami żyjącymi w zgodzie i budującymi przyszłość. Wyszliśmy z wnętrz bardzo intrygujących, ciekawych ormiańskich kamienic, no ale trzeba też zobaczyć zakątki rozmaite Zamościa. I po tych zakątkach prowadzi nas Wojtek Głosiewicz, przewodnik profesjonalny. Wiem, że już jest niedaleko, zbliża się i liczę na to, że w rękach fachowca. O, jest. Czyli mnie? Czyli ciebie zobaczymy wszystkie znane i mniej znane zakątki. Potwierdzasz? Potwierdzam. Bez względu na to, co powiedziałeś, usłyszałem fachowiec, więc mam nadzieję, że to on. Zaczynamy. Nie sposób spacerować po Zamościu, nie sposób wyszukiwać tutaj wszystkie ormiańskie ślady bez butelki ormiańskiego wina. Mamy piękny letni dzień. Mam zamiar część tej naszej wyprawy, wycieczki uhonorować kieliszkiem wina ormiańskiego. Otwieram białe, pięknie schłodzone wino z odmiany Kangun, wyprodukowane przez Armenian Wine Company. Ja, kiedy sobie będę tego wina troszkę nalewał, chciałem wam opowiedzieć o ciekawym miejscu, w jakim jestem. Mianowicie znajdujemy się oczywiście w Zamościu, na jednym z podwórek. Ale czy zdawaliście sobie państwo sprawę kiedyś z tego, że w Zamościu urodził się Marek Grechuta i że właśnie na tym podwórku, gdzie sobie siedzę z kieliszkiem dobrego ormiańskiego wina, się wychował. To tutaj biegał jako mały chłopiec. Wojtek, nasz przewodnik po mieście, ma taką teorię, że towarzyszący mi kot to jest wcielenie Marka Grechuty, który tutaj zagląda i przygląda się światu z perspektywy kota. Orzeźwiające, lekko cytrusowe. To jest wino z kategorii półwytrawnego, więc jeżeli boicie się kwasowości wysokiej, bardziej agresywnych smaków, to tutaj macie wino zrobione tak bardziej bezpiecznie i przyjaźnie dla podniebienia. Na taką wyprawę do Zamościa, czy jakimkolwiek ormiańskim szlakiem, wino jest idealne. Jesteśmy na jednym z takich dziedzińców, podwórek, między kamienicami zamojskimi. Czy możemy powiedzieć, że tutaj jest jakieś wątki ormiańskie są? Coś typowego? Więc jesteśmy jakby w wielkiej hurtowni ormiańskiej. Wzdłuż ulicy Ormiańskiej prowadzony był handel, ale jednak częściej jechały karawany kupieckie, które przez arkadę, którą my widzimy, woziły towary wielkimi wozami na dziedzińce ormiańskie, a następnie w tych pomieszczeniach przy rynku były sprzedawane towary, które oni przywieźli. Jeszcze trzeba powiedzieć, że Ormianie, podobnie jak inni kupcy w Zamościu, ale Ormianie może przede wszystkim dbali o to, aby wchodziło się do sieni kupieckiej i od razu na lewo, czy też po prawej stronie były sklepy. Nie były to kamienice na parterach mieszkalne, a właśnie były to kamienice sklepów. Zresztą, gdy byliśmy w środku w kamienicy Waresa Tatułowicza, to pierwsza sala do dzisiaj służy do sprzedaży. Tam właśnie akurat słodkości dzisiaj sprzedaje się, a z tyłu był magazyn. I to miejsce, gdzie widzieliśmy inskrypcje na belkach, to właśnie magazyn ormiański, tam trzymano te towary, a później przenoszono do sali bliżej rynku, aby je po prostu sprzedawać. Dodam taką interesującą informację, że najsłynniejszy zamojski Ormianin, Symeon Zamościa, albo Symeon Lechacy, bo tak został zapisany w kronikach, on podróżował po całym świecie, był we Włoszech, był w innych częściach, był także w Jerozolimie i na pewno jakąś butelkę stamtąd wina wziął i przywiózł tutaj do Zamościa. Mało osób w Zamościu do dzisiaj rozpoznaje, iż Ormianie żyją w Zamościu, prowadzą restauracje, prowadzą bary, często na Starym Mieście, ale także w mojej dzielnicy, czyli na Nowym Mieście mamy bary, restauracje prowadzone przez Ormian. Czyli duch nie zginął. Nie zginął, nie zginął. Tak jak kiedyś zostawiano złote monety przy rynku u Waresa Tatułowicza, tak dzisiaj mieszkańcy Zamościa także zostawiają te złote monety w miejscach, gdzie Ormianie prowadzą swoje interesy. Na górze macie nagrobek ormiański i to jest jedyny nagrobek ormiański w Polsce, który można obejrzeć. Ten nagrobek pewnie był przy kościele ormiańskim. Kościół został zniszczony w 1820 roku, rozebrali go Rosjanie i użyli niektórych elementów kamiennych do ufortyfikowania
twierdzy przebudowywanej właśnie przez nich. Dosyć daleko było do kamieniołomów, więc każdy kawałek kamienia z rozbieranego kościoła się przydawał. I tutaj właśnie widać inskrypcję w języku ormiańskim. Udziel nam, nie dał się. Mam wino i nie zawaham się go użyć, a rzecz wygląda następująco. Jeżeli jesteś w Zamościu, masz ze sobą ormiańskie wino, śledzisz ormiańskie wątki, śledzisz te wszystkie handlowe historie kupieckich rodów, Ormian asymilujących się na tych ziemiach i masz okazję spróbować wina, to musicie wiedzieć, że niniejszym otwieram nowy zwyczaj zamojski. Jeżeli otwierasz butelkę dobrego ormiańskiego wina, a ja otwieram dwie odmiany lokalne, Areni i Haktanak. Jeżeli otwierasz butelkę dobrego wina, to zasługuje to na porządny wystrzał. Nie tylko z korka, ale z takiej armatki. W ramach redukcji strat zapraszam Państwa, wchodzimy tutaj na górkę. Lekko otwieramy usta, nie zatykamy uszu, ściskamy pośladki. Panu. Ręka mi lata, nie mogę odpalić. Każda dobra historia, każda dobra podróż znajduje przystań gdzie? Przy stole. A skoro Zamość, a skoro wątki ormiańskie, no to musieliśmy zlądować przy ulicy Ormiańskiej 30 w restauracji muzealnej Ormiańskie Piwnice. Ze mną Piotr Kubina, właściciel. Dzień dobry, Piotrze. Cześć, witam. Cześć. Wpadliśmy na to, że mieszcząc się na ulicy Ormiańskiej 30, pasowałoby akcent ormiański tutaj zrobić w tej restauracji. I tak 7 lat temu pojawiło się pierwsze menu ormiańskie. Potem po 2 latach dopracowaliśmy je. Pomógł nam szef kuchni ormiański z Krakowa, Paweł. Czyli co, zamawiamy, tak? Tak. I bardzo proszę, żeby to były te dania najbardziej ormiańskie, jak mogą być. Okej. Okay. Pani Madziu, poprosimy Tomę, Bozbasz, Lamadzio i Szaszłyka. Mariuszu, powitalny kieliszek wina dla Ciebie. Nie mogło być chyba lepszej propozycji, Piotrze, na otwarcie. Mamy odmianę Areni, typowa, klasyczna, czerwona odmiana ormiańska. Wino dostępne w Polsce. Cieszę się, że w takim miejscu, w ormiańskiej restauracji, mogę spełnić toast właśnie winem z Areni. Piotrze, dziękuję za gościnę i za to, że prowadzisz tak fantastyczne miejsce. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie. I wasze. Pani jest naszą specjalistką od wypieków ormiańskich i przygotowuje dla nas Lamadzio. Jest to placek bardzo skromny. Ciasto zawiera tylko wodę i mąkę, bez drożdży. Czyli najprościej jak się najprościej jak się da. I z tym, że mięso wcale nie jest skromne, bo jest tutaj baranina. No to ekskluzywnie można powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. Aha. Dużo dobra ormiańskiego przed nami. Szkoda, że Państwo... widzicie to. Szkoda, że Państwo nie możecie tego spróbować. Zabieramy się za to. Pachnie obłędnie. Słuchajcie, piękne okoliczności przyrody, piękny widok. Mostek miłości, na którym, jak zakładam, zamościanki i zamościanie, i nie tylko, wyznają sobie miłość. Rzut oka na miasto i pożegnalny kieliszek wina. Ormiańskiego wina oczywiście. To była ciekawa, dobra wyprawa, ciekawi ludzie, ciekawe miejsca, ale na tym nasza historia się nie kończy. Mamy kolejny cel i to jest kolejny cel, w którym główną rolę grał będzie wino. Chyba lepiej jest czasami uciec ze zgiełku miasta. Chociaż sam Zamość jest uroczy i odkrywanie śladów ormiańskich zrobiło na mnie wrażenie, ale pomyślałem, że część degustacji spokojnie można zrobić poza miastem, w bardziej przyjaznym środowisku. No i oto jesteśmy. Chciałem tutaj pokazać pierwsze wino z winiarni Tus. To jest winiarnia, która działa w północnej części Armenii, w północnych regionach. Region nazywa się Tavush. Tutaj mamy wino wytrawne, białe, z 2017 roku.
Widzieliście, że przyzwoicie i w pięknych warunkach, czyli w potoku szumiącym tutaj niedaleko, schłodziłem wina. No i co w kieliszku? Przyjemne, żywe, świeże aromaty. Wino zrobione jest czysto, ma pewną dozę elegancji. W nosie, jak i w ustach, podobne rejestry. Delikatne, owocowe, jabłkowo-gruszkowo-pigwowe. Troszkę korzenne, troszkę pestkowe finish, odświeżające. Mimo, że to roślin 2017, ma się poczucie, że wino jest w swojej pierwszej świeżości. Ma nutę też taką siana, kwiatów suszonych. Bardzo przyjemne, ciekawe wino. Myślę, że z potencjałem do gastronomii. Chciałbym, żeby trafiło do Polski, bo pierwszy łyk i naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Kolejne wino ma swoją ciekawą historię, bo zaczyna się ona w latach 20., kiedy to założono tę winnicę. Sinbad Mateosyan, biznesmen z Bostonu, Ormianin oczywiście, przybył wtedy, wrócił do Armenii i założył winnicę. Niestety przybył w czasie pechowym, bo zajęli się represjonowaniem go bolszewicy, w związku z czym stracił winnicę i całe przedsięwzięcie. Dobrą wiadomością jest współczesny czas, bo w 2008 roku młode pokolenie z tej rodziny przejęło to marzenie o winnicy i uruchomiło projekt w Dolinie Ararat. W butelce rzecz niebanalna, bo odmiana bodaj jedna z najpopularniejszych, jeśli chodzi o białe, lokalne odmiany ormiańskie. Kangun, jak łatwo się domyślić po kolorze w kieliszku. Kangun jest odmianą białą. Tutaj dającą bardzo ciekawe aromaty białego pieprzu, pigwy, pigwowca. W smaku wino jest dosyć miękkie, przyjazne podniebieniu. Jest, jeśli mnie język i podniebienie nie mylą, w wersji półwytrawnej. Tak, to się zgadza. Więc jest to propozycja dla tych, którzy wolą troszeczkę ogłaskane wino, bardziej zmiękczoną fakturą orzeszkowym cukrem, ale winu nie brakuje takiej solidnej podstawy owocowej i delikatnie pieprznej końcówki. No, coś dla początkujących, którzy chcą w świat ormiańskiego wina wejść bezpiecznie i bez wielkich wstrząsów. No i na zakończenie degustacji po Zamościu coś wyjątkowego. Winiarnia Karas to jest winiarnia, no duży producent, około 450 hektarów upraw. Działają w regionie Armavir, czyli u podnóża Świętej Góry Ararat w dolinach. To jest w zasadzie taka seria limitowana wina z rocznika 2018, połączenie dwóch lokalnych endemicznych odmian, czyli Areni i Knodgini. Jeśli wymawiam to prawidłowo, proszę Ormian o wybaczenie, jeżeli połamałem sobie tutaj język. No i zobaczymy, co tutaj wyjątkowego w kieliszku. Piękny, nasycony kolor. No, wino ma oprócz takiej masywnej esencji owocowej, jeżynowo-malinowo-wiśniowej, sporo takich nut dzikich, piżma, starego drewna, czerwonego pieprzu, wiśniowych pestek. No jest bogato, widać, że chyba przydałoby mu się pobyć dłużej w karafce albo jeszcze dłużej w kieliszku. Bardzo przyjemna owocowość. Wino jest gładkie, wyraźne, ale dobrze dojrzałe taniny, dające winu przyjemnego, takiego wyrazistego charakteru. W posmaku takie nuty dymne, jakby wędzonej śliwki, wiśni w czekoladzie. No bardzo ciekawe. Po wizycie i uczcie w Zamościu, dosyć długim powrocie i chwili spędzonej tutaj, to ostatnie wino spowodowało, że jestem naprawdę głodny. I tak, podejmuję decyzję, żeby coś zjeść.